Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam Cię bardzo gorąco na kanale Akademia Wychowania. Dostaniesz dzisiaj ode mnie 5 bardzo konkretnych porad, dzięki którym będziesz wiedzieć, w jaki sposób nauczyć dziecko samodzielnej zabawy. Czyli innymi słowy, jak przejść od być może takiej sytuacji, gdzie Twoje dziecko no, chce po prostu, żeby się nim nieustannie zajmować, żeby nieustannie wymyślać mu zabawy, od dziecka, które kiedy pozostawione samo sobie, no nie wymyśli sobie nic fajnego, jedyne na co wpadnie to oglądanie telewizji. Jak przejść od takiego stanu do dziecka, które właśnie potrafi wymyślić sobie ciekawe zabawy, potrafi skupiać uwagę na coraz dłużej, potrafi zająć się sobą, no i daje Tobie jako rodzicowi odetchnąć. Ty masz tutaj, to jest bardzo ważne, masz czas dla siebie, masz kiedy poczytać książkę czy obejrzeć serial. Tak, a kiedy bawisz się z dzieckiem, no to właśnie nie robisz tego na siłę, tylko naprawdę Ci się chce, dlatego że po prostu nie czujesz takiego przeciążenia tym wszystkim. I jeżeli ten temat Cię interesuje, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie oglądaj to, co mam dzisiaj do powiedzenia do samego końca. Dobra, zanim przejdę do takich konkretnych, stricte technik uczenia dziecka samodzielnej zabawy, no chcę powiedzieć parę słów więcej na temat tego, dlaczego to w ogóle jest ważne. Tak, no część już wymieniłem, no czyli chodzi tutaj o to, że Ty po prostu oszalejesz, tak? Jeżeli uwiesisz się na tym dziecku i tutaj nieważne po prostu, czy to będzie tak, że Ty masz takie wyobrażenie w głowie, że jako rodzic musisz się z takim dzieckiem przez cały czas bawić, cały czas się musisz nim zajmować. Bzdura! Dobra, jeśli dziecko ma pół roku, oczywiście, tak to wygląda. Wymaga nieustannej opieki. Ale jak dziecko ma 2 lata albo więcej, no to jasne, musisz się z nim bawić, musisz z nim spędzać czas, no ale już nie cały czas. To już jest dziecko, które powinno potrafić usiąść i zająć się sobą. No jeżeli się tego nie nauczy, no to przede wszystkim Ty oszalejesz jako rodzic. Będziesz rodzicem zmęczonym, zniechęconym, przemęczonym, wypalonym. Odbije się to na Twojej więzi z dzieckiem, tak? No bo Ty będziesz mieć poczucie, że to rodzicielstwo to jest na siłę, że Ty już po prostu jesteś w tej sytuacji, no i nie ma jak się za bardzo z tego wykręcić. No a Twoje dziecko też będzie czuło, że ma takiego rodzica, który niby jest, niby tyle czasu z nim spędza, no ale robi to gdzieś tam na siłę przez zaciśnięte zęby. Nie o to tutaj chodzi. Jeżeli nauczysz dziecko samodzielnej zabawy, no to ono też będzie mniej atrakcyjnym społecznie człowiekiem, no bo właśnie będzie jedynie potrafiło biernie podążać za innymi, za tym, co inni zaproponują, a właśnie nie będzie umiało samo wykombinować czegoś fajnego do roboty. No bo zauważ, że to, że dziecko będzie dorastało, że będzie mu przybywało lat, no to nic tutaj nie zmieni. No, jeśli nigdy nie nabędzie pewnej umiejętności, no to nigdy jej nie będzie miało. A tak to traktuj. Samodzielna zabawa, zajęcie się sobą, to jest umiejętność jak każda inna, jak jazda na rowerze, dajmy na to. Więc dziecko musi się po prostu tego nauczyć, oczywiście z Twoją pomocą, tak? No jeśli się tego nie nauczy, jeśli będzie tylko czekało na propozycje innych, no to generalnie nie będzie przez inne dzieciaki czy przez innych ludzi postrzegana jako osoba fajna i ciekawa, tak? Czyli odbije się to bardzo negatywnie na jego relacjach z innymi. No w przyszłości, ale się odbije. Co jeszcze tutaj jest istotne? No takie dziecko będzie miało, tak jak również na początku zaznaczyłem, skłonności do tego, żeby przykleić się do jakiegoś ekranu. Tableta, telewizora, tak żeby grać w jakieś gry nieustannie, no bo to jest po prostu bardzo łatwe. To jest taka rozrywka, która po prostu bierzesz i masz. No też nie muszę Ci chyba tłumaczyć, że generalnie no, uzależnienie od jakiejś elektroniki, od ekranów, no to jest bardzo zła rzecz i to również nigdzie jakieś dobre miejsce Twojego dziecka nie zaprowadzi. Dobra, no myślę, że nie muszę już więcej uzasadniać, że wiesz już, że to jest ważne. No to przechodzimy do konkretów. Jak nauczyć dziecko? Aha, ale zanim przejdę dalej, chciałem bardzo serdecznie zaprosić Cię na całkowicie darmowe, na bezpłatne szkolenie przez internet, na którym od A do Z opowiem Ci, jak rozwiązać problem dziecięcej histerii. Czyli jeżeli Twój smyk wymusza przy pomocy płaczu, pisku, wrzasku, różne rzeczy na Tobie, no terroryzuje Cię w ten sposób, to ja wytłumaczę Ci, jak raz na zawsze zmienić ten stan rzeczy. Po prostu poprowadzę Cię za rękę krok po kroku. Szkolenie odbędzie się na żywo przez internet. Poprowadzę je w poniedziałek o godzinie 20. Jeżeli chcesz wziąć w nim udział, to pod spodem masz link do zapisu. W pierwszym przypiętym komentarzu, tak albo gdzieś tam w opisie tego filmu, znajdziesz krótki formularz do wypełnienia. Tam tak naprawdę tylko adres e-mail trzeba wpisać. No i jeśli to do mnie wyślesz, to ja Ci odeślę zaproszenie właśnie na to szkolenie. Tak jak mówię, jest całkiem za darmo, więc bierz jak dają, korzystaj z okazji. Dostaniesz całą masę sprawdzonej, rzetelnej, przetestowanej przeze mnie osobiście w boju, w praktyce wiedzy. Tak więc zapraszam Cię gorąco. No dobra, wracamy do tego,
jak tutaj nauczyć dziecko samodzielnej zabawy, jak tutaj ogarnąć ten temat. Pierwsza rzecz jest taka, że musisz w ogóle tego wymagać i jasno to dziecku przedstawić. Niby oczywista oczywistość, ale no, uwierz mi, że bardzo często się spotykam z rodzicami, którzy chcieliby tego, żeby ich dziecko umiało zająć się sobą, a nigdy mu tego wprost nie powiedzieli, także gdzieś tam się wkurzali, coś tam kręcili pod nosem, w głowie swojej mielili, że fajnie by było, jakby moje dziecko się zajęło sobą, ale tak naprawdę nigdy no, nie poszli w takim kierunku, żeby mu to powiedzieć, czy żeby go tego nauczyć. Więc powiedz jasno, kawa na ławę, tak? Kamil, ja chcę też mieć czas tutaj dla siebie, żeby odpocząć, odetchnąć, poczytać książkę, ja muszę wykonać jakieś swoje obowiązki. Idź do pracy, no teraz w czasach pracy zdalnej, no to pewnie masz świadomość, że to się zaczyna tutaj gdzieś tam zacierać, no i jakby wielu rodziców ma problem z tego tytułu, że muszą siedzieć przed komputerem, pracować, tak, a dziecko po prostu wchodzi im na głowie. No jak wcześniej siedzieli w biurach, no to to było fizycznie niemożliwe, a teraz jakby ich praca jest zagrożona, że tak powiem. Tak więc musisz wprost powiedzieć, ja muszę popracować, ugotować obiad, ogarnąć inne obowiązki, nie wiem, naprawić auto, chcę po prostu usiąść i odpocząć, masz do tego prawo, tak? I oczekuję, że ty również, jakby ja się z tobą chętnie pobawię, tak, o tej czy o tamtej godzinie, w tym i tym momencie zajmiemy się tym czy tamtym, ale teraz ja oczekuję, że na przykład dasz mi pół godziny spokoju, zajmiesz się sobą i ja w tym czasie na przykład będę mógł, mogła poczytać książkę. Powiedz to wprost, to jest pierwszy krok. No drugi krok, oczywiście na samym początku, jak wprowadzasz tą umiejętność, no to twoje dziecko po prostu to zleje, tak? No jest po prostu może pół promila prawdopodobieństwa, że ty tak powiesz i to zaskoczy, okej, twoje dziecko pójdzie i zacznie się samo bawić, jeżeli wcześniej tego nie robiłeś i wcześniej było na tobie uwieszone i uzależnione od tych właśnie zabaw, które ty mu wymyślasz. Tak? A tak jak mówię, jak to pójdzie za daleko, no to to się negatywnie odbije na rozwoju dziecka, tak? No ono będzie tak naprawdę w pewnym sensie tutaj no, niesamodzielne przez to, że będzie wiecznie uzależnione od ciebie i od twoich pomysłów. No i dobra, tak? Musisz przedstawić jakby takie swoje pragnienie temu dziecku. No ono oczywiście po tych słowach ciebie oleje. Ty próbujesz czytać książkę, ono wchodzi ci na głowę. Co możesz zrobić? Przedstaw dziecku bardzo konkretnego deala. Powiedz, jakby daj mu motywację, zaoferuj mu coś fajnego, no bo zrozum to, że ty nie odwołuj się do jakiejś empatii dziecka. Dziecko jeszcze nie ma empatii, tak? Nie odwołuj się, nie próbuj tutaj powołać się, jak masz czterolatka, na to, że po prostu, o, bo mamie, tacie, będzie przykro, jak tak bardzo muszę odpocząć. No zapomnij, to nie zadziała, niestety. Dzieci funkcjonują inaczej, nie przeskoczysz tego, tak to działa. Więc musisz dać mu po prostu motywację, coś konkretnego, co ono może zyskać po prostu na tym, że się wysili, bo przypominam, to jest dla dziecka wysiłek, nowa umiejętność, żeby tutaj ogarnąć samodzielną zabawę. Czyli na przykład mówisz, proponujesz jakąś super, hiper, ekstra zabawę, no, którą nie bawicie się cały czas na co dzień, która jest jakimś takim rarytasem, wisienką na torcie, ale z drugiej strony jest poniekąd łatwo dostępna. Czyli nie chodzi tutaj o to, że zaproponujesz jakiś tam wyjazd po prostu do jakiejś, nie wiem, rollercoastery, taki jakiś po prostu wypas, nie wiem, wycieczkę zagraniczną. Nie, no nie w tym kierunku. To ma być jakby łatwe, szybko osiągalne. Czyli, nie wiem, że zagracie w jakąś planszówkę, którą dziecko uwielbia, a rzadko w nią gracie. Że zrobisz dziecku, no, samolocik na przykład, tak? Że tam na nogi je weźmiesz i polatasz nim, albo że po prostu wrzucisz, u mnie się świetnie sprawdza, wrzuć po prostu, rozłóż koc na ziemi, wrzuć dziecko do środka ze swoim partnerem czy partnerką, po prostu złapcie ten koc za rogi i zacznijcie dziecko huśtać. To po prostu to jest tanie, dobre, dzieciaki są zachwycone, wy się bawicie razem, więc wasza więź się wzmacnia, a możesz to zrobić w parę minut, w każdej chwili, no super sposób, krótko mówiąc, tak, ale oczywiście wymyśl swoje, możesz tutaj ten repertuar rozszerzać. Czyli mówisz, tak? Okej, słuchaj, ja chcę odpocząć. Aha, i na samym początku wymagaj bardzo małej ilości czasu. Pamiętaj, jak ty przestrzelisz i na samym początku, wprowadzając naukę czegoś takiego, ty sobie zażyczysz pół godziny albo godzinę spokoju, to ci się nie uda. To jest po prostu zbyt trudne, zbyt duże wymaganie. Zaczynasz od jakiejś minimalnej po prostu ilości, no kilku minut na krzyż, i codziennie, sukcesywnie, dosłownie o 10 sekund to przedłużasz, tak? Małymi kroczkami, metodą kropelkową. Jak zechcesz za dużo na początku, to się nie uda, zapomnij. Czyli
przyjmijmy hipotetycznie, że ty dopiero rozpoczynasz tą naukę, że twoje dziecko całkiem nie potrafi się sobą zająć. Mówisz, słuchaj, daj mi 4 minuty na przykład. Ja chcę doczytać na przykład, pokazujesz w książce te dwie kartki, chcę przeczytać, mi to zajmie 4 minuty. Tak? Jeżeli ty teraz jakby przez te 4 minuty nie będziesz mi tutaj wchodzić na głowę, nie będziesz nic do mnie mówić, nie będziesz po prostu angażować mnie w jakikolwiek sposób, pobawisz się i tutaj zaproponuj jakąś dziecku zabawę, no po prostu podsuń mu klocki, tak, zbuduj wieżę z klocków i tyle, tak, albo rób co tam chcesz, masz zabawki w pokoju. Jeżeli przez te 4 minuty nie przeszkodzisz mi w żaden sposób, to w nagrodę, zaraz jak miną 4 minuty, ja tutaj właśnie na przykład pochuśtam cię w kocu, tak? No i co się stanie? No być może złapie dość szybko, czyli twoje dziecko po prostu, wysiłek, który musi w to włożyć, jednak jest, no jest to wysiłek ze strony dziecka, ale jest relatywnie mały, dość łatwo to osiągnąć, żeby tutaj wygrać. No i może po prostu zaskoczy, dziecko rzeczywiście się zajmie czymś i w tym momencie pamiętaj, nie przedłużaj, dosłownie odpal stoper i ty się nie, jakby nie ciesz, że okej, zajęło się sobą, będę tutaj kantować, próbuję wyciągnąć z tego 10 minut. Nie, jakby tutaj masz być rodzicem uczciwym, tak? Miną te 4 minuty, no to mówisz swojemu dziecku, słuchaj, minęły te 4 minuty, więc możesz albo bawić się dalej, albo jak chcesz, no to już i później cię pochuśtam, albo jak chcesz, no to już teraz cię pochuśtam, tak? No i najczęściej dziecko od razu zachwycone przyjdzie i poprosi o chuśtanie natychmiast, no i robisz to. I to jest też ważne, że to nie masz odkładać w czasie tej nagrody. Nie mówisz, o, że za weekend, za 5 dni coś się tam wydarzy. Nie, od razu. To ma być związek przyczynowo-skutkowy, który jest bardzo dobrze widoczny dla dziecka. Proponujesz, ono spełnia warunki po prostu tego deala i od razu zgarnia nagrodę. To się ma dziać szybko. Jak rozwleczesz w czasie, nic nie osiągniesz, pamiętaj. Tak, więc po prostu coś takiego proponujesz. No i druga droga, co się może stać? Dziecko cię zleje, tak? Czyli minie na przykład minuta i zacznie ci wchodzić na głowę. Tak? No i teraz to, co tutaj zrobisz, no też zależy po prostu od tego, jaką decyzję, bo są znowu dwie drogi. Jaką decyzję podejmiesz albo no na jakim w sumie etapie jesteś, tak? No i zacznijmy od takiego etapu, że dziecko totalnie nie potrafi, totalnie nie ogarnia i startujesz od zera i dziecko jeszcze jest dość małe. No i zacznie ci wchodzić na głowę, no i okej, no możesz nawet no, się nim zająć, powiedzmy pobawić, czyli nie dokończysz tej książki, tak? No ale za chwilę dziecko zacznie cię prosić o tą super zabawę. I wtedy mówisz, nie, nie ma mowy, tak? Ja mogę na przykład z tobą porysować, ale nie będę cię huśtać, dlatego że umowa była taka, że jeżeli dasz mi tam te 4 minuty dla siebie bez przeszkadzania, nie dostałem tych 4 minut, więc nie. No i tutaj za chwilę masz powiedzieć, ale słuchaj, jeśli chcesz, spróbujemy jeszcze raz, tak? I tu jest ważne, że po prostu choćby twoje dziecko, wiesz, zacznie cię przytulać, tak? Będzie próbowało cię zagadać, może w histerię wpadnie i spróbuje wymusić, no bo różne rzeczy dziecko może sięgnąć. No ale chodzi o to, że co by się nie stało, że jakby jedyną metodą, jakby jedyną szansą w całym wszechświecie, żeby ono uzyskało jakby to pochuśtanie go w tym kocu, jest to, że da ci 4 minuty świętego spokoju. I co by nie robiło, po prostu nie ma innej drogi na świecie do zdobycia tej nagrody, tak? I jakby wpadnie ci w histerię, po prostu to ignoruj, nie daj się przekonać żadnym innym sposobem, po co by dziecko nie sięgnęło, żeby po prostu no je pochuśtać, tak? No to jest jedna droga, no na samym początku najlepiej, żeby to tak wyglądało. No opcja B, tak? No możesz po prostu taką preferować, albo no jeżeli już, że tak powiem, trochę z dzieckiem już trenujesz to, tak? No opcja B jest taka, żeby po prostu no właśnie zażądać jakiegoś tam czasu. No i jak dziecko ci będzie wcześniej głowę zawracać, to je po prostu ignorować, tak? Czyli będzie coś chciało, będzie się chciało z tobą pobawić, no a ty czytasz książkę, no to po prostu czytasz książkę i nie patrzysz na to dziecko. Jasne, że to będzie trochę na siłę, że jak ci będzie tutaj wyło czy stało po prostu nad głową i gdzieś tam machało ci ręką 20 cm przed twarzą, to jest trudne, ale jakby chodzi o to, żeby no nie było takiej możliwości, że w ogóle cię tutaj wciągnie tą zabawę. No to są takie, powiedzmy, no pokazałem ci mniej więcej o co chodzi, takie warianty, no tutaj wybieraj pomiędzy nimi, no tak jak uważasz za słuszne, tak? No i teraz czas mija, jakby każdego dnia musisz dziecku poniekąd troszkę podnosić te wymagania. Konsekwentnie, stale, ale znowu, nie przeskocz 4 minut do 2 godzin w jeden dzień, no bo to jest za długie, za trudne.
Następnego dnia zrób z tego dosłownie 4 godziny 20 sekund, tak? Czy tam nawet 10 sekund i konsekwentnie malutko, ale każdego dnia oczekuj tutaj dłuższego po prostu czasu, tak? I też nie bój się, no jakby podbijaj stawkę, tak? Nie bój się oferować dziecku naprawdę atrakcyjnych dla niego rzeczy. To nie o to chodzi, że po prostu się z nim pobawisz, tak? To, co, to zabawa, którą może wygrać. Tu chodzi o to, że ona ma po prostu, jak usłyszy, co może ogarnąć z tobą, to ma przebierać nogami, tak? Po prostu ma aż całe chodzić tutaj z radości, że może w tą czy inną rzecz się z tobą pobawić. Musi naprawdę mieć motywację i musi naprawdę w czasie zobaczyć, że nie obejdzie, tak, że ciebie nie przegada, że nie obejdzie jakby tych warunków, które ty postawisz. No i generalnie tak to się robi. Co jeszcze jest ważne w całym tym jakby procesie, co go może wspierać? Jakby jeżeli dziecko, no bo tutaj mówię o takiej sytuacji, że okej, w tym momencie ty wymyślisz, że chcesz usiąść i mówisz tak do swojego dziecka, ale będą też takie sytuacje, nawet jak twoje dziecko jest kiepskie w zajęciu się sobą, że czasem nawet przez przypadek choćby na chwilę to zrobi. I ty jakby musisz to też umieć dostrzec i zauważyć, tak? Czyli zajmie się tymi klockami samo, to rzuć, nie rozwalaj mu tej zabawy, ale gdzieś tam przechodząc obok rzuć, jak ty się ładnie sam bawisz, tak? Albo powiedz, że o super, że się tak sobą zajmujesz, mogę chwilę odpocząć, bardzo dziękuję, jestem, tak, cieszy mnie to bardzo. Po prostu dostrzeż, zauważ. Albo tak, kiedy też widzisz, że twoje dziecko, że tak powiem, zajęło się czymś, to nie rób czegoś takiego, że no właśnie, dodajmy na to, buduje sobie tą wieżę z klocków. Jest bardzo na tym skupione, zajęte. To nie przerywaj mu, jak nie masz dobrego powodu, tak? Czy nie wpadaj jak huragan i o, my musimy tutaj, nie wiem, obiad jeść, albo chodź tutaj, nie wiem, przymierzymy jakąś tam bluzę, czy jest dobra. Kiedy dziecko się bawi, no to traktuj to jakby jak jego naukę świata, tak? Jak świat funkcjonuje, że ono się uczy na przykład skupienia poprzez samodzielną zabawę. I generalnie, jeżeli chcesz, żebym rozwinął temat, jeśli chcesz, żebym nauczył cię, jak trenować koncentrację w dziecku, jak je uczyć, żeby na dłużej skupiało uwagę, no to napisz w komentarzu. Tak jak dzisiejszy odcinek zrealizowałem właśnie dlatego, że ostatnio w komentarzach prosiliście mnie, no żebym opowiedział wam tutaj o samodzielnej zabawie, tak dzisiaj, jeżeli chcecie, żebym zrobił odcinek o tym, jak uczyć dziecko skupiania uwagi, jak poszerzać jego koncentrację, to też napisz o tym w komentarzu. Jak zobaczę, że jest dużo takich komentarzy, od razu siadam i coś takiego nakręcę. Tak, ale generalnie tutaj nie sabotuj siebie, już wracając do, że tak powiem, wątku z tym, jak uczyć dziecko samodzielnej zabawy. Jak ty widzisz, że ono właśnie po prostu zajęło się sobą, no to mu nie rozwalaj z byle przyczyny tej zabawy, niech dokończy, bo im dłużej właśnie widzisz, robi to, co chcesz, tak? Bawi się samo. Jeśli ty mu będziesz w cudzysłowie rujnować tą naukę, bo wejdziesz z buciorami, kiedy ono to robi, a za chwilę w innej sytuacji będziesz tego wymagać, no strzelasz sobie w kolano, nie rób tego. Jak nie musisz, jak nie masz ważnego powodu, nie przerywaj dziecku, a jak masz ważny powód, bo naprawdę musicie gdzieś tam lecieć, nie wiem, do lekarza, to je ostrzeż 15 minut wcześniej. Powiedz, słuchaj, kończ powoli zabawę, za 15 minut idziemy do lekarza, tak? Albo musisz gdzieś tam z mamą jechać, bo coś musimy komuś zawieźć, nieważne. Ale nie wpadaj po prostu jak burza, jak błyskawica, nie łap tego dziecka za fraki, nie wyciągaj z tej zabawy, tylko uczciwie ostrzeż, będzie potraktowane z szacunkiem, będzie mogło dokończyć tą zabawę. Jak ostrzeżesz, to już nie ma, że tak powiem, najmniejszego problemu. Co, no, podpowiadaj też dziecku generalnie, okej, no na jakimś tam dalszym etapie też chodzi o to, żeby no, nie wszystko dziecku podawać na tacy, żeby ono też miało możliwość jakby no, wymyślenia czegoś od zera, tak? I dlatego na przykład nuda jest dobra, że też nie panikuj, jak widzisz, że dziecko się nudzi. Okej, no oczywiście w zdrowych proporcjach, w każdą stronę można przegiąć. Jak twoje dziecko no, widzisz, że się troszkę nudzi, nie wpadaj w panikę, pozwól mu się chwilę ponudzić, bo to właśnie stymuluje poszukiwanie jakiegoś ciekawego zajęcia. A jak się nigdy nie nudzi i zawsze dostaje na tacy, to jakby nie ma kiedy tego potrenować, tak? Nie ma znowu tej motywacji, no bo nuda motywuje do tego, żeby coś z nią zrobić. Tak samo utnij generalnie, jeśli twoje dziecko nadużywa, że tak powiem, elektroniki, ekranów, no też to utnij, zrób mu odwyk, tak? I teraz, co jeszcze jest ważne, co jeszcze chcę ci powiedzieć? Podpowiadaj dziecku
im wcześniejszy etap nauki, tym więcej. Co fajnego może porobić, tak? Czyli słuchaj, no tutaj, no nie wiem, pokaż mu jakąś zabawę, no wyciągnij jakieś jego zabawki i po prostu mu pokaż, że tutaj, nie wiem, pobaw się w zoo, masz tutaj tygrysy, dinozaury, tak, i kurczę, zbuduj zoo, tak, albo że, nie wiem, masz tutaj kartkę papieru, słuchaj, narysuj na przykład, tata ma jutro urodziny, to ma jakąś laurkę, narysuj, no cokolwiek, ale podsuwaj pomysły, im bardziej atrakcyjne wykombinujesz, tym lepiej, tak? A z czasem coraz bardziej wymagaj tego, żeby dziecko jednak samo na to wpadło. Ale na początku należy podpowiadać. Tak jak mówię, ma się wysilić, ma się uczyć nowej rzeczy, ale nie możesz przegiąć i chcieć czegoś za trudnego, co tylko twoje dziecko zniechęci, no bo po prostu nie tędy droga. No tak to nie działa i nigdy też działać, że tak powiem, nie będzie. Dzięki za wysłuchanie tego, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Mam do ciebie wielką prośbę. Wbij wielką łapę w górę, tak, napisz jakikolwiek komentarz, udostępnij to, podeślij swoim znajomym, którzy mają dzieciaki, może im się przydać. To jest 5 sekund twojego czasu, a mi bardzo pomożesz, bo dzięki temu uda mi się zwiększyć zasięgi, tak? Czyli dzięki temu dotrę do większej liczby rodziców. No a mi na tym zależy, chcę, żeby jak największa liczba rodziców tutaj się właśnie rozwijała, żeby się nie mordowali, nie męczyli, tylko żeby po prostu wiedzieli, co zrobić ze swoimi dzieciakami, jak się z nimi dobrze dogadać, jak je wspaniale wychować. No i jeżeli po prostu algorytmy YouTube'a tak działają, że jeżeli jest akcja pod jakimś filmem, czyli właśnie komentarz, wbicie łapy, udostępnienie i tak dalej, no to jest materiał uznawany za ciekawy, no i większa liczba rodziców go widzi. Więc to jest moja prośba dla ciebie i tak jak mówię, no mi będzie bardzo miło, a ciebie to nic absolutnie nie kosztuje. Zapraszam na kolejny odcinek, koniecznie subskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Kliknij taki mały dzwoneczek, który jest koło przycisku subskrybuj, bo wtedy będziesz mieć dopiero pewność, że YouTube wyświetli Ci każdy film, który właśnie na tej platformie umieszczę. Bo jeżeli nie klikniesz dzwoneczka, no to niestety gdzieś tam najprawdopodobniej YouTube Ci nie będzie podpowiadał, bo to zginie też w morzu jakichś tam innych propozycji. Dzięki za wysłuchanie mnie dzisiaj, do zobaczenia już niebawem. Pamiętaj o tym, żeby zapisać się na szkolenie na temat histerii, na to darmowe szkolenie. Link masz pod spodem. akademiawychowania.pl/webinar. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!